odbyły się po raz pierwszy, a już zaskarbiły sobie uznanie załóg z całej Polski. Za nami regaty Robert Sport Cup w Starych Sadach. Postanowiliśmy, że warto by było w tym rejonie, bo niestety te regaty w okolicy Mikołajek zanikają, stworzyć fajne regaty, krótko mówiąc. No, wydaje mi się, że nam się to udało. Frekwencja bardzo fajnie dopisała, ludzie chyba są zadowoleni. Te regaty zostały przeniesione z Mamer Cup, no i z jeziora Mamry na jezioro Tałty, nie tutaj do mego hotelu. To są regaty dalekodystansowe, co rzadko się też zdarza, żeby takie regaty, w takich regatach uczestniczyć. W regatach wzięło udział 268 zawodników na 59 jachtach. Nad jezioro Tałty przybyli z całej Polski. Znaleźli się również goście z zagranicy. My jesteśmy od czwartku, spływaliśmy z Wilka, z góry, także przepływaliśmy kanałami. Mamy 7 załóg tutaj z naszego klubu, 40 osób. Jesteśmy naprawdę bardzo zadowoleni z tego, co tu przeżyliśmy. Organizatorzy są bardzo różni, ale akurat w tym wypadku mamy organizatorów ściśle związanych z regatami. Wielokrotni mistrzowie i klasy Omega i bojerów od samego początku do końca znają dzieło organizacji regat, jak i również ich atmosferę. Zawodnicy startowali w 5 klasach. Regaty Robert Sport Cup były ciekawym wydarzeniem dla profesjonalistów, ale też amatorów, którzy mieli okazję uczyć się od mistrzów. Wydarzenie wsparli liczni sponsorzy, m.in. Odyssey Dealer Group, stocznia Northman oraz starosta powiatu mrągowskiego Barbara Kuźmicka-Rogala. Powiat mrągowski duży swoim wsparciem. Objęłam to honorowym patronatem i cieszę się bardzo, że tak dużo ludzi, tak dużo, że załóg wzięło udział i to jest dodatkowa promocja tego pięknego naszego regionu i przedłużenie sezonu. Bardzo jestem pozytywnie zaskoczony atmosferą, miejscem i zaangażowaniem organizatora, głównego organizatora tych akurat regat. My ze swoim eventem dołączyliśmy do tego wydarzenia, nie żałuję. Po skończonych wyścigach na uczestników regat czekał ciepły posiłek oraz zabawa taneczna. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv